Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc luty odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dla wszystkich osób, które są w jakiejś relacji, w jakimś związku. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam podpowiedzieć. Na początek jeszcze powiem, że długo mnie nie było na kanale, ale jest to związane ze zmianami w moim życiu prywatnym. Jestem w trakcie przeprowadzki i to do innego miasta, dlatego jestem teraz naprawdę bardzo zajęta. Miejcie, kochani, wyrozumiałość, ale filmiki będę się starała w miarę regularnie wstawiać na YouTube. Ale bardzo Was proszę, żebyście nie pisali do mnie o czytania prywatne, ponieważ na pewno do końca lutego nie będę przyjmować żadnych czytań, ze względu po prostu na czas, tak? Ja fizycznie nie będę w stanie tego ogarnąć, a nie chcę po prostu, żebyście się denerwowali, ponaglali mnie też, kiedy będą filmy, bo nie o to tutaj chodzi, żebyśmy jakiś zamęt wprowadzali, ale o to, żeby jakoś to sprawnie, płynnie i z zadowalającym efektem było wszystko przeprowadzane, więc bardzo Was proszę, nie zalewajcie mi skrzynki mailowej listami, ponieważ w większości nie będę w stanie odpisać. Już teraz po tej przeprowadzkowej przerwie naprawdę mam tyle listów od Was, że od razu mówię, nie wszystkie będę czytać, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Tak, ja musiałam gdzieś z miesiąc siedzieć po 2-3 godziny dziennie i przeglądać te Wasze maile. Ale dam Wam na pewno znać, kiedy wznowię czytania prywatne. Tak jak mówię, do końca lutego na pewno nie, ponieważ muszę ogarnąć się z przeprowadzką. Jeszcze chciałabym z dzieciakami gdzieś, bo będą miały ferie zimowe, wyjechać może na tydzień, odpocząć po tym wszystkim, więc na razie czytań prywatnych nie będzie. Bardzo Was za to przepraszam, ale wrócę do tego na pewno. Tylko dajcie mi chwilę oddechu. A teraz wracamy już do czytania dla koziorożców, takich walentynkowych też. Karty, jak wiecie, mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu. I już patrzymy, co tam u naszych koziorożców będzie się działo w układach partnerskich. Co myślicie na temat swojego partnera? Rycerz buław. Co Wasz partner myśli o Was? Trzy buławy. Co czujecie do swojego partnera, kochane koziorożce? Co tam w tym Waszym serduszku chowacie? As mieczy. Co Wasz partner do Was czuje? Koło fortuny, czyli jest zmienny, raz tak, widzę, tutaj nie umie się określić. Jak wiatr zawieje, takiego uczucia do Was tutaj się klarują. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Rycerz mieczy. I zamiary Waszego partnera w stosunku do Was. Umiarkowanie. Nowe miejsce, kochani. I nowe wojowanie z kamerką, jak to ustawić, że wszystko było widać. Dobrze, wracamy do czytania. Jak traktujecie swojego partnera? O, królowa miecz, czyli chłodno. Chłodno, bardzo chłodno. Aż tutaj taką zimą zawiała królowa śniegu. Jak Wasz partner traktuje Was? Cesarzowa, kapłanka, przepraszam. Arcykapłanka. Co jest między Wami, kochani? Lub kto stoi między Wami? Co Was łączy lub co Was dzieli? Śmierć. Czyli coś tutaj umarło.
albo będzie się przemieniać. I najbliższe dni, najbliższe tygodnie, to mamy tak, cesarza. Czwórkę denarów. I ostatnia karta podsumowująca miesiąc. Rycerz denarów. To jest Wasza karta, kochany koziorożce. W tle czytania mamy rycerza kielichów. Może będzie widać, ale przepraszam Was, jesteście pierwszym znakiem. Muszę tutaj wyczaić kamerkę, żeby wszystko było ładnie widać, żebyście widzieli tutaj wszystkie karty. Teraz widać? Widać, jeszcze to światło takie jest tutaj. O, teraz powinno być dobrze. Dobrze, jest dobrze. Od razu też wylosujemy sobie kartę wsparcia anielskiego dla wszystkich zodiakalnych koziorożców, które są w związku partnerskim, małżeńskim, narzeczeńskim, jakiejś relacji. Proszę o aniołka na koziorożca. To może być ten jedyny. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. Czyli kochani, dla większości z Was, jeżeli macie jakieś dylematy, zastanawiacie się, czy to ten, tak, to jest ten, albo to jest ta. Ta na resztę życia, ta bratnia dusza, ta połówka, tak? Tylko może czasami jest coś nie tak, no trzeba po prostu popracować nad sobą. Ja tą kartę tu na razie z boku położę, ale jeszcze Wam się z nią przypomnę na koniec rozkładu. Wszystko widać, no dobrze. To zaczynamy, moi kochani. Pamiętajcie, kochani, jeszcze, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich koziorożców, tylko dla tych, które po prostu miały wysłuchać tutaj tej prognozy. Być może coś tam u Was w związku nie tak i chcecie jakiegoś wyjaśnienia. Więc pamiętajcie, że jeżeli z Wami nie rezonuje, to znaczy, że to nie miało być dla Was czytanie. I teraz następna, kolejna rzecz. Co to ja miałam powiedzieć? No nie wiem, uciekło mi z głowy. Dobra, kochani, zaczynamy. Aha, już wiem, przepraszam. Pamiętajcie, że energie mogą się mieszać, tak? Czyli zamieniać się, że tak powiem, miejscami. Ogólnie w rozkładzie jest tutaj Wasza energia. A po prawej stronie energia Waszego partnera, ale może być też tak, że bardziej do Was będzie rezonować ta strona, a tutaj do partnera, tak? Więc musicie już Państwo do swojej sytuacji życiowej tutaj dobrać i, że tak powiem, podpiąć pod siebie, tak? Dobrze. Co myślicie o swoim partnerze, kochani? Mamy tutaj rycerza buław. Takiego fajnego, który sobie na koniku mknie. Co nam mówi rycerz buław w głowie? Nie jesteście gotowi jeszcze na taką poważną, partnerską relację lub nie umiecie sprostać tej relacji, tak? Czyli nie umiecie zaspokoić partnera w takim sensie, jak on by chciał. Nie chcecie jeszcze jakby się tak uwiązać. Troszeczkę chcielibyście mieć luzu, nie chcecie dać się złapać na tak zwaną smycz. I no ciężko Wam tutaj może być właśnie sprostać wymagania swojego partnera, że nie umiecie dać mu tego, na co on teraz, czego on teraz potrzebuje, na co zwraca uwagę, tak, o czym Wam mówi. No nie umiecie tego dawać, nie jesteście jeszcze gotowi, nie chcecie, że tak powiem, być okiełznani, zamknięci typowo, tylko z partnerem, więc no tutaj taka jest... Albo Wasza, albo partnera, tak jak mówię. Przypadły, że nie jesteście jeszcze gotowi na stworzenie takiej poważnej, partnerskiej relacji, jakiej by oczekiwał Wasz partner.
co macie w sercu, czyli co czujecie do swojego partnera. I teraz tak, jest tutaj as mieczy. Coś Was bardzo blokuje przed takim oddaniem serca partnerowi, przed takim zupełnym oddaniu się, takiej szczerej miłości, pokochaniu. As mieczy mówi, że coś Was odcina od partnera. Jakaś może tutaj jest tajemnica, może jakieś tutaj poważne rozmowy trzeba przeprowadzić, coś powyjaśniać, jakaś ostra taka musi być dyskusja, oczyszczenie tutaj energetyczne, wyjaśnienie sobie niektórych spraw, jakichś tajemnic, jakichś niedomówień. Ponieważ as mieczy to jest właśnie takie zamrożenie serca, tak? Odcięcie się zupełnie emocjonalnie od partnera. I to takim szybkim, gęstym, kategorycznym ruchem, tak? Więc tutaj musicie, moi kochani, się zastanowić, co naprawdę tak czujecie do swojego partnera. Ewentualnie, mówię, to Wasz partner tutaj się odcina, sam jeszcze nie wie, czego chce. Jakaś może sytuacja z przeszłości, coś się takiego wydarzyło, jakąś prawdę usłyszał, że teraz jest ta blokada, no i niestety nie umie Was pokochać w pełni. Dobrze. Wasze zamiary w stosunku do partnera. I mamy teraz rycerza mieczy. Rycerz mieczy jest to bardzo taka chaotyczna energia. To jest mądry, wykształcony, inteligentny człowiek, ale bardzo nerwowy, bardzo nadpobudliwy, krzykacz, choleryk, awanturnik. Jest to też osoba lubiąca poniżać innych, wyśmiewać, jakoś przedstawiać w złym świetle, tak? Na przykład w towarzystwie. Więc tutaj, no, może być tak, że Wy jesteście tutaj tą stroną taką właśnie dominującą w związku i troszeczkę się wyżywacie na swoim partnerze. Ewentualnie ja bym tutaj stawiała na to, że to Wasz partner może jest taki bardzo agresywny, taki kłótliwy, lubiący się drażnić, lubiący się tak... Z jednej strony mówią, że kto się czubi, ten się lubi, ale bardziej bym tutaj na agresję stawiała, na takie awantury, o byle co, na jakieś takie sprzeczki, wytykanie czegoś, zabranianie, tak, kontrolowanie. Takie nerwowe sytuacje, które szybko przychodzą, za chwilę Wam przechodzi, albo Waszemu partnerowi, ale jednak jest to takie, no, jest tutaj ta agresja, jest to taka nerwowość, szybkie, takie szaleńcze rzucanie słów, które mogą zranić. Później tego możecie żałować, ale takie nieładne traktowanie właśnie tutaj jest, albo ono było, to może też odejść już do przeszłości, może chcecie się zmienić, może postanowiliście jednak zacząć pracować nad sobą. Wiecie, że coś jest nie tak i chcecie może mimo wszystko tutaj ratować ten związek, żeby coś było lepiej w tym związku, tak? I teraz tak, co myśli o Was Wasz partner lub Wy, tak? Teraz idziemy do tej drugiej kolumny. Mamy tutaj kartę trzech buław. Trzy buławy jest to bardzo fajna karta, mówiąca o tym, że wszystko, co chcieliśmy do tej pory zrobić, już zrobiliśmy i teraz oczekujemy pozytywnych rezultatów. Patrzę, że jednak będę musiała się przenieść z kartami na inny stół, ponieważ tutaj mi to światło zupełnie nie odpowiada. No przepraszam Was, będziecie musieli się przemęczyć jakoś, ale to jest piękny księżyc, a na tej karcie widać, jakby jeszcze migotało słońce, no coś nieprawdopodobnego. Dobrze, wracamy do czytania. Patrzymy przyszłościowo w związek, tak? Czyli chcemy po prostu tworzyć razem coś dalej. I wypatrujemy tych pozytywnych efektów, tak? Mamy nadzieję, że będzie lepiej, że coś się zmieni na lepsze, bo my już z siebie daliśmy wszystko, tak? Staraliśmy się, działaliśmy, wyciągaliśmy rękę na zgodę, jakoś dyplomatycznie podchodziliśmy tutaj do tego związku i wszystko, co mogliśmy, zrobiliśmy. Teraz tylko możemy oczekiwać na rezultaty i jakie one będą, to niestety zależy też od Was i od Waszego partnera. Więc tutaj no, musicie troszeczkę uzbroić się w cierpliwość albo Wasz partner i po prostu no, mieć nadzieję, że będzie lepiej, tak? Bo w głowie są te dobre widoki na przyszłość, czyli chce Wasz partner z Wami być i chce tą przyszłość z Wami budować. Co w sercu? W sercu mamy koło fortuny.
Koło fortuny mówi o zmienności, ale też o takiej nielojalności, że chcemy jeszcze sobie pofolgować, chcemy jeszcze popróbować czegoś. Lubimy sobie romansować, lubimy sobie hasać, lubimy sobie próbować. I koło fortuny jest to karta mówiąca właśnie o zmienności, tak? Że raz może być tak, raz może być tak. Raz może to świecić tutaj słoneczko, a raz może być znowu ochłodzenie w naszym sercu, tak? I no jakieś tam mogą być ciche dni. Raz znowuż wiosna, czyli będziemy mieć motyle w brzuchu, będziemy się fajnie czuć, a raz znowu jesień i troszeczkę jakoś oddalacie się od siebie. Więc tutaj są ciągłe zmiany. Jest to też karta karmy, mówiąca o tym, że może wasz związek być związkiem karmicznym. Przepraszam was, moi kochani, muszę zatrzymać, ponieważ mój piesek tak chrapie, że na pewno was to denerwuje. Za chwilę wracam. No, już jestem. Czyli w sercu koło fortuny, tak? Nielojalność, zmienność, takie troszeczkę, no, raz na górze, raz na dole, raz dobrze, raz źle, więc to wszystko nie jest takie stałe, tylko tak, że tak powiem, jak się dopasujecie do sytuacji, tak wtedy te uczucia są, tak? Dobrze. I zamiary waszego partnera. Karta umiarkowania. Umiarkowanie jest to taka cierpliwość. Oczekiwanie, nic nie robienie, zostawienie spraw takie, jakie są. Co jeszcze? No jakaś dyplomacja, tak? Próba porozumienia się, właśnie jakieś takie cierpliwe tutaj rozmowy, próba wyjaśniania czegoś, spokojnie, cierpliwie, tak? Ale ogólnie karta bez zmian, czyli wszystko zostaje tak, jak jest. Karta takiej po prostu stabilizacji, nic nowego nie będzie się działo. Więc takie jest waszego partnera traktowanie. Czyli on tutaj za bardzo nic nie będzie robił w kierunku, żeby coś zmieniać. Dobrze. Jak traktujecie waszego partnera? Mamy tutaj królową mieczy. Patrzę, jak to wam pokazywać, że to się światło nie odbijało, no cholera jasna. Zupełnie inny kolor karty z nażywaniem, czemu to mi światło tak tutaj. No dobrze, ale spróbujemy. Królowa mieczy, zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. No jak królowa śniegu, zimna kobieta bez serca zupełnie. Inteligentna, pomysłowa, ale... chłodna bardzo, taka może być też, no niemiła, taka troszeczkę zrzędliwa. Też ona ciągle patrzy w przeszłość i trzyma ten miecz, który jest tutaj w sercu. Ja nie wiem, kochani, czy to właśnie jakaś informacja z przeszłości nie zaważa nad tym, że wy macie taki chłód w sercu i tak chłodno traktujecie swojego partnera, że nie umiecie go pokochać. Nie umiecie go po prostu pokochać. Wszystko jest zamrożone. Wasze uczucia jakby były zamrożone. Jest zima. A w głowie macie tutaj piękną wiosnę, tak? Macie tego rycerza buław. Czyli tak jakby tylko na seksie wam zależało z partnerem? A uczucia chowacie gdzieś w sobie, nie chcecie się podzielić? Nie, albo nie umiecie może. No może nikt was nie nauczył tego. Może tutaj wychodzą też jakieś relacje z waszą matką, która po prostu może była taka osłą, była osłą osobą, nie wiem, mało was przytulała, mało była wylewna uczuciowo. No znam takich ludzi, którzy po prostu przez to, że w dzieciństwie no, nie mieli tej takiej matczynej miłości, takiego wsparcia, są takimi osobami, które teraz no, nie za bardzo umieją te uczucia okazać drugiej osobie. Być może wasza matka miała tu wpływ na to. Też tak może być. Karta królowej mieczy jest to karta matki lub teściowej, więc coś tutaj z przeszłości, jakaś rozmowa, jakaś decyzja, padły jakieś słowa, które powodują, że wy tak chłodno traktujecie swojego partnera. Macie zamrożone uczucia, no jest tutaj ewidentnie zima, zobaczcie z waszej strony, no ta królowa, ten miecz i tutaj ten rycerz, no niebieskie, zimne karty. Z kolei jak traktuje wasz partner bądź partnerka. I mamy tutaj kartę arcykapłanki.
Arcykapłanka mówi też o jakiejś tajemniczości, czyli tak jakby wasz partner coś przed wami ukrywał. Być może nie chce wam o czymś powiedzieć. Tyłem w ogóle do was siedzi, tak? Czyli nie ma tu zupełnie takiej relacji. No niby arcykapłanka mówi o tym, że idealnie jesteście w sensie takim mentalnym i duchowym połączeni ze sobą, tak? Ale tutaj jest tak, jakby wasz partner cały czas miał wątpliwości, czy wy to jesteście naprawdę wy, na to dobre i złe. Tak jakby ten związek był z rozsądku, tak jakby ten związek był jakiś taki na siłę, jakby tutaj nie było żadnej takiej... No nie mam tutaj, kochani, żadnego kielicha w tym rozkładzie, oprócz tego króla kielichów, który jest w tle. Nie mam żadnych kielichów. Same miecze, chłód. Nawet ta śmierć tutaj tą kosę ma taką zimną, taką ostrą. No i właśnie ta arcykapłanka, tak? Która nie jest pewna, czy wy jesteście tym wymarzonym, tym jedynym. I tak naprawdę ona jest samotna i odizolowana, bo wy nie umiecie jej dać tego uczucia. Jej lub jemu, tak? Że tu i brakuje tego właśnie takiego... Bo to nie chodzi o seks, tu chodzi po prostu o taką namiętność, o taką... takie zżycie dusz, taka bratnia dusza, tak, że możemy porozmawiać, że możemy się przytulić bez powodu, że możemy się bez powodu pocałować. Taka troskliwość, taka opiekuńczość, taka miłość, taka namiętność, a tutaj nie ma tego między wami, moi drodzy. I zobaczcie, między wami jest śmierć, czyli między wami tutaj rozstanie się szykuje albo koniec związku, jeżeli wy nic z tym nie zrobicie. Ewentualnie może być też, że chodzi o to, że musicie przejść jakąś transformację w związku, tak? Że musicie dostrzec swoje tutaj wady, dostrzec zalety, to, co wam przeszkadza, poprawić, tak? Być może trzeba transformować ten związek i zacząć inaczej. Ale jeżeli nie będzie, to zobaczcie, te osoby tutaj z zupełnie dwóch innych kierunkach patrzą. Tak jakby wasz partner miał swój świat i wy macie swój świat. I zupełnie nie ma między wami chemii, nie ma między wami tego czegoś, co powinno być, tak? I ja tutaj właśnie widzę, że wasz partner jest jakby bardzo taki uduchowiony, który właśnie być może jest bardzo romantyczną osobą i chciałby no, takich cieplejszych relacji z waszej strony, a tutaj od was są same miecze, tak? Czyli tylko intelekt, tylko to, co by wam się opłacało, wszystko przemyśleć musicie, wszystko musicie, że tak powiem, przeanalizować, żeby wyszło na wasze, że wam musi się to opłacać. Taka chłodna analiza, zero kompletnie uczuć. I głupie jeszcze jakieś dyskusje do tego, tak? A wasz partner, no marzy mu się ta rodzina, tak? Marzy mu się ta stabilizacja, ta gwiazdka z nieba, tak? To budowanie domu, rodziny. Ale między tymi dwoma osobami zupełnie jest jak dzień i noc. Dzień i noc. Obie bardzo mądre. Obie bardzo wykształcone, inteligentne. Ale tej osobie brakuje tej duchowości, tego takiego ciepła, tego rozmarzenia, tej tajemniczości, którą ma właśnie arcykapłanka, tak? I dlatego tutaj no śmierć jest między wami, tak? Umierają te uczucia. Uczucia, jeżeli możemy w ogóle nazwać to uczuciem. Bo mnie się wydaje, jakby byście, mówię, byli tutaj związkiem z rozsądku, na siłę, że jedno chce, drugie nie chce, coś się wydarzyło, że ta osoba, że nie umiecie pokochać tej osoby, to po co z nią jesteście? Uwolnijcie ją, no niech ona sobie znajdzie partnera takiego, bądź partnerkę, z którą będzie szczęśliwa, tak? Nie rańcie tej osoby, nie poniżajcie jej. Nie awanturujcie się, nie krzyczcie. I teraz tak, najbliższa przyszłość. No wygląda tutaj na to, mamy cesarza, tak? Że wy jesteście na jakiejś tutaj wyższej pozycji w tym związku. Tak jakbyście wy tutaj, nie wiem, może lepiej zarabiacie, utrzymujecie dom, bo ogólnie jesteście dobrym mężem lub żoną, taką lojalną i niby tutaj się staracie, niby to jest, ale to jest wszystko taka jakby prowizorka dla mnie. To jest wszystko taka, jakbyście grali tutaj coś. No i wy jesteście tutaj na tym stanowisku, tak? Wy jesteście stanowczymi osobami,
To jest karta osoby spod znaku barana, mężczyzny starszego, jeżeli mówimy tutaj o mężczyznę od kobiety, no kogoś, kto cieszy się autorytetem, ma władzę, ma pieniądze, ma stanowisko, ma dom. I tak jakby tutaj od Was zależało, tak, że Wy tutaj rozdajecie te karty i od Was tutaj zależy, że tak powiem, to czy Wasz partner będzie z Wami, czy nie. A dlaczego? Już mówię, ponieważ dalej mamy 4 denary. Czyli tak jakby Wasz partner bał się, że bez Was sobie nie poradzi. Chodzi tutaj o pieniądze, tak, że być może cały majątek należy do Was. Wy utrzymujecie dom, wy pracujecie, a żona na przykład albo mąż są w domu, nie pracują, zajmują się domem, prowadzą ten dom. No teraz jest to takie modne wśród partnerów, wśród małżeństw, tak? Że jedno na przykład no, odpuszcza swoją karierę finansową, tak? Odpuszcza tutaj pracę kosztem poświęcenia się domowi, tak? Gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi, odrabia z nimi lekcje. Gdzie drugi współmałżonek pracuje, utrzymuje ten dom, tak? I może być też tak, że Wasz partner może widzi, że z Wami jest coś nie tak. Albo odwrotnie, no, że Wy widzicie, że z partnerem coś jest nie tak, tak? I że jest chłód w tym związku, że tak naprawdę nic Was nie trzyma. Ale ja nie wiem, po co Wy siedzicie razem. Mówię, być może to jest związek karmiczny przez taką fortunę. No mamy tutaj tą 4 tych denarów. Mamy 4 tych denarów, która mówi, że kurczowo się trzymacie, bo myślicie, że sobie nie poradzicie bez tej drugiej osoby. Albo odwrotnie, że Wasz partner sobie bez Was nie poradzi, tak? I to jest też takie zamknięcie się, bo 4 denarów to mówi, że zamykacie swoje uczucia. Tak jakbyście się bali podzielić czymś, tak jakbyście się bali otworzyć kawałeczek tego swojego serca, żeby czasem nikt tam nie wpadł i nie zobaczył, jacy Wy może naprawdę jesteście, moi drodzy. No tak, tak bardzo boicie się, nie wiem czego się naprawdę boicie, ale no jakiś tutaj strach widzę. O to Wasze serce, o te Wasze uczucia. Jak kończycie miesiąc? Kończycie miesiąc królem denarów, to jest Wasza energia jak najbardziej, król denarów. Myślałam, że coś polepszy lampką, ale niestety wszystko się odbija. Może jakoś tak. Jak jest już lepiej. No, tak jest chyba lepiej. Moi kochani, kończycie królem denarów. Król denarów jest to Wasza karta jak najbardziej. No i udaje Wam się zatrzymać tą osobę, tak? Udaje Wam się zatrzymać te finanse, udaje Wam się, że tak powiem, postawić na swoim i uciekacie w pracę, tak? Czyli tak naprawdę nie macie czasu na partnera, bo dużo pracujecie. Jesteście, nie wiem, może pracoholikami, lubicie bardzo swoją pracę. No koziorożce są takie, że one mogą odpłynąć w pewnym momencie, jak poczują gotówkę i mogą nawet zarywać noce, ale będą siedzieć, będą pracować, będą dorabiać się. Bardzo lubią mieć pieniądze, bardzo lubią mieć zaplecze finansowe, takie poczucie bezpieczeństwa finansowego, tak, że nie muszą się o nic martwić. Więc tutaj, kochani, ewidentnie w lutym będzie chłodno. Będzie chłodno, a Wy po prostu zajmiecie się pracą. Zajmiecie się pracą. Może tutaj dopowiem jeszcze kilka kart, ponieważ w tle mamy tego króla kielichów. Król kielichów jest to osoba po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion lub ryby. Jest to doskonały dyplomata, doskonały doradca, ale może być to też albo jakiś dobry przyjaciel, znajomy, który będzie tutaj Was wyciągał na kielicha. Może być to Wasz ojciec, może być to Wasz szef, jakiś, mówię, dobry przyjaciel, osoba, na którą zawsze możecie liczyć, zawsze możecie na niej polegać. Ona tutaj na pewno nigdy Was nie zostawi bez pomocy. Może tutaj jakaś dobra rada będzie, może będzie jakaś tutaj wskazówka. Ewentualnie, no, szykuje się tutaj romans z jakąś osobą w tle. Ktoś już tutaj się pojawia i dlatego to wszystko tak chłodno tutaj wygląda. Dobrze, kochani, dopowiemy sobie tutaj kilka kart. Najpierw bym chciała dopowiedzieć tą śmierć między Wami. Czy to jest po prostu naprawdę już, no,
koniec tego czegoś między Wami, obojętnie co to tworzyliście. Niektóre pary po prostu są ze sobą, bo jest im tak dobrze. Na stopie przyjacielskiej, na stopie partnerskiej, ale stricte na przykład praca, tak? Dobrze się dogadują. A tak naprawdę nic ich nie łączy, jeżeli chodzi o te emocje, o te uczucia, tak? Po prostu żyją ze sobą, bo jest im tak dobrze. Każdy daje coś drugiemu i jeden daje finanse, dach nad głową, drugi jakąś tam rozrywkę i po prostu tkwią w takich związkach, ale no nie powinno tak być. Proszę o wyjaśnienie karty śmierci. Siódemka denarów, czyli jakaś znowuż cierpliwość, oczekiwanie na coś, oczekiwanie na efekty zmian, więc być może tutaj coś zaczniecie zmieniać w swoim życiu, podjęliście już jakąś decyzję i zaczniecie coś zmieniać, no i teraz musicie po prostu poczekać, aż to dojrzeje i zobaczyć, co z tego się wykiełkuje, tak? Co w sercu oznacza ten as mieczy? Królowa kielichów. Kochani, królowa kielichów jest to kobieta z trygonu wody, rak, skorpion lub ryby. Być może jest to kobieta z przeszłości, być może jest to wasza była kochanka, przyjaciółka, matka. Ktoś tutaj powoduje, że wy tak odcięliście się tutaj. Być może jest to wasza partnerka, ta z trygonu właśnie ryb, w stosunku do której wy jesteście tacy blokowani, że coś was odcina. No odcinać od partnera może was też właśnie ta królowa kielichów, tak? Myślicie tu o jakiejś królowej kielichów i to was po prostu odcina od partnera. Dlaczego wy tak traktujecie partnera, ten rycerz mieczy? Mamy kartę czwórki buław. No ewidentnie są to jakieś awantury domowe, tak? Czyli jakieś pretensje, jakieś żale. Coś w domu się dzieje, że są jakieś kłótnie, jakieś poniżania się, wyzwiska. Coś tutaj jest ewidentnie w domu. Koło fortuny jest to karta siły. Więc wasz partner naprawdę ma tutaj wytrwałość i właśnie on umie tak podejść do was dyplomatycznie, troszeczkę załagadzać te konflikty, tak? Te ataki furii tutaj może, nie? Tak? Te krzyki. Więc tutaj dlatego jest raz tak, bo umie opanować całą tę sytuację, jest doskonałym strategiem. I wie właśnie, w jakim momencie waszego życia, jakimi tutaj emanować, tak jak na tej karcie koła fortuny, tak? Emocjami, tak? Wie, kiedy ma być wylewny uczuciowo, a wie, kiedy ma przystopować, ma dać wam do zrozumienia, że troszeczkę musi być cichych dni. Król denarów. Tak. 3 denary, czyli ewidentnie uciekacie na koniec miesiąca w pracę, czyli no, było tak jak było. Jeszcze tego rycerza buła. Wyskoczył mi as kielichów, czyli tak jakbyście kochali swojego partnera, ale na swój sposób. Może bardzo dobra przyjaźń to jest, może jakaś taka sympatia, ale przez tą babę tutaj widzę, że wasze uczucia są zamrożone. Ktoś tutaj mąci, ktoś tutaj miesza. W tle wyszedł król kielichów, wyszła nam para. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na kogoś w swoim otoczeniu. No dla panów oczywiście będzie to pani, dla pani pan z trygonu wody. Czy wy nie zakochaliście się, nie zauroczyliście się
kimś, albo nie spotkaliście jakiejś sympatii z przeszłości, która Wam tutaj nagle coś namieszała w życiu i Wy tak naprawdę nie wiecie, co zrobić. Bo tak tutaj trochę wygląda, jakbyście rozpamiętywali tutaj jakąś starą miłość. Coś tutaj się wydarzyło w tej przeszłości. No jesteście ewidentnie tutaj w związku, w małżeństwie, co niektórzy, ale coś tu się w przeszłości wydarzyło, że no, że myślicie o tej królowej. Tak, i królowa mieczy wyjaśniona królem mieczy. Czy jakaś chłodna tutaj analiza czegoś. Jakieś osądzanie, jakieś takie właśnie pretensje, wymówki, tak? Coś takiego tutaj się będzie działo, kochani, w lutym. Ale to może być ten jedyny, pamiętajcie, co powiedział anioł. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz, tak? To może być już to. Zobaczymy jeszcze w książeczce, co ta karta dokładnie mówi. Kurczę, że te karty nie są ponumerowane. Niniejsza karta symbolizuje, że już spotkałeś obiekt swoich romantycznych poszukiwań. Być może już jesteś w związku z tą osobą. Romantyczne anioły przesyłają Ci tę kartę, ponieważ najwyraźniej jej nie rozpoznajesz bądź w pełni cieszysz się możliwościami wynikającymi ze związku z nią. Czasami możesz przeoczyć kogoś, kto jest Ci przeznaczony, ponieważ osoba taka może się różnić wyglądem bądź zachowaniem od Twojego wymarzonego. Daj sobie chwilę na zastanowienie się, o kim może być mowa. Będzie to zapewne pierwsza osoba, która przyjdzie Ci na myśl. Następnie zaproś romantyczne anioły do swoich snów, gdy będziesz kładł się spać. Poproś je, by dały Ci bardzo wyraźne informacje odnośnie Twojego romantycznego partnera, czy to z obecnego związku, czy też przyszłego. Podczas snu będziesz dzięki temu bardziej otwarty na anielskie przewodnictwo. Po przebudzeniu możesz nie pamiętać swoich snów, ale z pewnością będziesz mieć znacznie jaśniejsze pojęcie odnośnie romantyzmu i partnerstwa. Podejmij jakiekolwiek działanie, które wyda Ci się oparte na Twoim wewnętrznym przewodnictwie, nawet jeśli pozornie będzie ono zupełnie niezwiązane z Twoim życiem uczuciowym. Zaufaj aniołom, one poprowadzą Cię ku temu, kogo pragniesz. Widzicie, kochani, więc to może być oznaka, że Wy swoją taką osobę, taką bratnią duszę już w swoim życiu mogliście poznać. To niekoniecznie może być ta osoba, z którą teraz jesteście, tak? Być może jest to ta pani tutaj, w tym Waszym sercu, która powoduje, że no, Wasze uczucia na obecnego partnera bądź partnerkę są takie zblokowane, bo Wy cały czas myślicie tutaj o tym, co było w przeszłości, tak? No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich, być może tylko dla jednej osoby. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, żebyście się kochali, byli kochani, żebyście byli szczęśliwi. No i co, żeby te walentynki super Wam minęły, tak? Żeby jednak ten Wasz partner bądź partnerka sprawdzili się tutaj. Żeby nie dały plamy i no, jakąś romantyczną kolację, kwiaty, jakiś upominek, coś zafundowały. Dobrze, moi drodzy. Teraz patrzymy, co tam u naszych singli. U naszych samotnych koziorożców. Przetasuję sobie karty. Samotny koziorożec, miłość, luty 2019. I już patrzymy, co odchodzi do przeszłości. Cesarz. Tak, czyli to tak w nawiązaniu do koziorożców, które przed chwilą miały czytanie, które są w związkach, czyli jakiś cesarz odchodzi do przeszłości, tak? Obecna sytuacja. Szóstka miecz.
Tak, zmiana zupełna kierunku, idziemy w nowym kierunku, lepszym. I co się wydarzy w lutym? Gwiazda, czyli spełnią się Wasze nadzieje, jest szansa na poznanie kogoś nowego. I kochani, no niesamowite, w tle czytania mamy znowu Króla Kielichów. Czyli moi kochane koziorożce, te, które oglądały tutaj filmik dla osób, które są w związkach, ktoś się może pojawić na horyzoncie, albo po prostu wrócicie do jakiejś osoby w Waszym wieku mniej więcej, albo starszej ciutkę, z trygonu wody, rak, skorpion lub ryby. I teraz tak, panie poznają króla, mężczyznę kielichów, panowie, będzie to ta królowa, o której mówiłam wcześniej. Jest to osoba, którą być może już znacie, być może ona się pojawi z powrotem w Waszym życiu. Ktoś, kogo kiedyś darzyliście uczuciem, kochaliście, bardzo dobra osoba, taka Wasza przyjaciółka, bardzo lojalna, szczera, sympatyczna, ciepła, miła, bardzo taka wylewna uczuciowo. Ewentualnie może być też tak, że po prostu sami odejdziecie, tak, od partnera. Sami odejdziecie. Nie to, że partner Was rzuci, tylko Wy sami odejdziecie. Też tak może być. Po prostu no, to może być koniec związku, tak? Rozstanie tutaj. Rozstanie być może z mężem, z kimś, z kim długo byliśmy. Rozstanie ze sobą z trygonu ognia. Jest to zazwyczaj baran, jeżeli chodzi o cesarza. Może być to rozstanie z długoletniego związku kogoś, no, kogo darzyliśmy szacunkiem, z kim tworzyliśmy coś wspólnego, tak? Dom, majątek, rodzinę. I teraz po prostu poszukujecie czegoś nowego, tak? Wyruszacie w nowym kierunku. Może być to właśnie wyprowadzka tutaj od tego mężczyzny bądź kobiety. Zmiana zupełnie inna kierunku Waszych działań. Wyruszacie ku nowemu, lepszemu. No tak jakbyście zbierali swoje manatki, po prostu wyjechali gdzieś, tak? Czyli tak jakbyście się wyprowadzili tutaj od tego cesarza. I macie nadzieję na nowe, lepsze jutro, tak? Jest ta gwiazda, czyli jakieś Wasze marzenie, jakaś sytuacja tutaj się Wasza spełni. Szóstka mieczy mówi też o planowaniu wyjazdu, więc być może Wy tutaj będziecie planować jakiś wyjazd. Co dla innych koziorożców, może być też tak, że poznaliście w przeszłości jakiegoś pana barana, jakiegoś pana zodiakalnego barana, tak? Tego cesarza. Bądź mężczyznę właśnie z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec. I teraz wspólnie będziecie planować jakiś wyjazd, być może jakaś wycieczka zagraniczna na te walentynki, być może, tak? I bardzo Wam się to wszystko uda, będziecie szczęśliwi, spełnią Wasze się najskrytsze marzenia, macie nadzieję na lepsze jutro, będziecie pod opieką gwiazd, pod opieką niebios, tutaj jesteście chronieni. I na pewno poprowadzi Was tutaj Wasz anioł stróż w bardzo dobrym kierunku. Więc tutaj macie szansę w lutym samotne koziorożce naprawdę poznać kogoś fajnego i zakochać się, tak? Być zakochanym, czuć się szczęśliwym. I mówię, dwie wersje. Albo rozstaniecie się tutaj z tym cesarzem, bo poznaliście króla kielichów, tak? I z nim tutaj zaczniecie coś nowego, jakąś nową przygodę. Ewentualnie, mówię, w przeszłości zapoczątkowaliście jakiś romans tutaj z tym panem i teraz będziecie wspólną jakąś podróż planować, jakiś wyjazd, być może przeprowadzka do niego też tak może być, no albo wyprowadzka od jednego i przeprowadzka do drugiego, albo po prostu razem gdzieś będziecie chcieli wspólnie coś zaplanować, tak, jakiś wyjazd. I na pewno ta osoba będzie dla Was bardzo drogim przyjacielem, możecie na nią liczyć, będzie Was wspierać, będzie Was kochać. No taka osoba, taka bratnia dusza. Poproszę teraz o kartę dla samotnych koziorożców. Odrzuć nawyk kontrolowania. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. Taka rada tutaj od aniołków. Już poczytamy, co to znaczy. Odrzuć nawyk kontrolowania.
Romantyczne anioły usłyszały Twoje modlitwy dotyczące życia uczuciowego. Najwyższa pora, byś pozwolił im pomóc sobie. Poprzez próby kontrolowania innych osób lub czynników zewnętrznych wyzwolisz w sobie wyłącznie frustrację i oddalisz od siebie otrzymanie odpowiedzi na własną modlitwę. W Twoim życiu nastąpi niezliczona ilość momentów, nad którymi będziesz mógł przejąć kontrolę, lecz ten do nich nie należy. Oczywiście dobrze jest mieć własne preferencje, ćwiczyć wizualizację i mieć określone oczekiwania. Musisz jednak poprosić anioły, by wskazały Ci Twoje rzeczywiste pragnienia. Ta karta stanowi przypomnienie o tym. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedź na modlitwę może się znacząco różnić od tego, co sobie wcześniej wyobrażałaś. Bądź otwarty na wszelkie możliwości i zauważ boskiej nieskończonej mądrości oraz bezwarunkowej miłości. Skłonność do kontrolowania oparta jest na strachu, że inne osoby nie sprostają Twoim oczekiwaniom. Jest to nazywane szkicowaniem, kiedy to starasz się wymusić na wszechświecie stworzenie zarysu swojego wymarzonego życia i wymaganych przez Ciebie zachowań innych osób. Szkicowanie może spowodować, że przeoczysz znacznie piękniejszy sposób na to, by Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Poproś zatem romantyczne anioły o przeniesienie Twojego poziomu zaufania, dzięki czemu będziesz mógł radować się kreatywnymi ścieżkami, którymi miłość dostaje się do Twojego życia. Kochani, taka mi tutaj myśl przyszła jeszcze przez tą kontrolę. No, cesarz jest taką osobą, która musi wszystko kontrolować, tak? Ona jest na piedestale, ona jest na stanowisku, ona czasami ma ludzi pod sobą i właśnie jest taką osobą, która sprawdza, która kontroluje, która jest taka stanowcza, która nieraz jest wręcz despotyczna, tak? I taka naprawdę twardą ręką wszystko trzyma. Więc być może, moi kochani, taka sugestia jest też dla niektórych koziorożców, przestańcie być tacy apodyktyczni, tacy stanowczy, tacy właśnie kontrolujący sytuację, żeby było po waszemu, a stańcie się bardziej tymi łagodnymi królami kielichów, tak? Którzy są po prostu do rany przyłóż, doskonali doradcy, dyplomaci, doskonali tacy kochankowie. No, zastanówcie się nad tym, moje kochane koziorożce, tak? Kochani, to by było na tyle. Przepraszam Was, że ten film jest taki długi, ale rozkręcam się po długiej przerwie nienagrywania. Coś muszę tu wymyśleć z tym oświetleniem, bo nie podoba mi się kolorystyka tych kart. Po prostu jest, no, nietrafiona. Mówię, w rzeczywistości zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Kolory są piękniejsze, nasycone, ale mimo wszystko, moi kochani, żeby już nie przynudzać, życzę Wam wspaniałego, miłosnego miesiąca, żebyście czuli miłość, żebyście byli spełnieni, żebyście byli radośni, żebyście mieli kim i do kogo tą miłość, że tak powiem, okazywać, tak? Bo to jest najważniejsze, żebyście po prostu nie byli samotni. Żebyście kochali i dali się kochać, tak? Wszystkiego dobrego, moi kochani. Widzimy się w kolejnym miesiącu. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.